2 września 1931 roku cały Poznań został zelektryzowany wstrząsającą informacją. W piwnicy przy ulicy Półwiejskiej 20 dokonano szokującego odkrycia. Podczas dostawy papieru do pobliskiej drukarni tafle chodnika zarwały się pod naciskiem nadmiernego ciężaru. Postanowiono więc zejść do piwnicy znajdującej się poniżej i zbadać przyczynę tego zjawiska. Okazało się, że na końcu ciemnej, wilgotnej piwnicy znajdowała się wnęka przykryta deskami. Po usunięciu blokady z otworu wypadł męski szkielet, który rozsypał się na kawałki pod nogami dozorcy domu. Był to początek bulwersującej sprawy kryminalnej, którą w czasach międzywojennych żył nie tylko cały Poznań, ale i cała Polska. Zapraszam do wysłuchania historii Leona Hałasa. Na miejsce makabrycznego odkrycia natychmiast została wezwana policja, która oczywiście niezwłocznie rozpoczęła śledztwo. Na czaszce Denata odkryto rany, które wskazywałyby na to, iż ofiara zginęła na skutek 3 uderzeń w głowę. Z otworu wyciągnięto strzępki ubrań, butów oraz pończoch. Dla śledczych sprawą priorytetową było zidentyfikowanie szkieletu. Początkowo podejrzewano, iż ciało tkwiło w piwnicy co najmniej kilkanaście lat. Szybko okazało się jednak, że zbrodnia, choć faktycznie dokonana wiele lat wcześniej, była sprawą znacznie świeższą. Przy zwłokach odnaleziono świstek papieru. Było to wezwanie sądowe z Sądu Grodzkiego, datowane na rok 1923. Podpis złożony na wezwaniu mógł sugerować, że odnalezione ciało może należeć do Józefa Jankowiaka. Aby ostatecznie mieć pewność co do personaliów odnalezionego mężczyzny, a w zasadzie to już jego szczątków, na Półwiejską wezwano Marka Jankowiaka, ojca zaginionego Józefa. Mężczyzna zidentyfikował szkielet jako należący do jego syna. W identyfikacji pomogły mu charakterystyczne buty z gumowymi podeszwami. Biegli po oględzinach zwłok ustalili również, że znaleziony szkielet należy do osobnika płci męskiej, który w chwili śmierci mierzył około 170 cm wzrostu i miał około 16-17 lat. Wszystkie te cechy pasowały do Józefa Jankowiaka. Dzięki tej ekspertyzie ostatecznie potwierdzono, że szkielet należy właśnie do zaginionego 16-latka. Józef Jankowiak zaginął w tajemniczych okolicznościach w czerwcu 1923 roku. Miał wówczas zaledwie 16 lat, a od 2 lat pracował w Banku Mieszczańskim w Poznaniu. W momencie zaginięcia chłopak posiadał przy sobie ogromną sumę pieniędzy powierzoną mu przez bank. Było to 12 milionów polskich złotych. Szybko zaczęto podejrzewać, że Jankowiak postanowił przywłaszczyć sobie cudzy majątek i rozpocząć nowe życie poza granicami naszego kraju. Prawdziwość tej hipotezy miał potwierdzać list nadany w Zbąszyniu, który kilka dni po zaginięciu Jankowiaka przyszedł zaadresowany do rodziców chłopaka. Józef w swoim liście prosił, aby go nie szukać, ponieważ wyrusza w świat i wszystko z nim w porządku. Rodzina Jankowiaka powoli nawet godziła się z myślą, że ich syn okazał się defraudantem, który postanowił uciec z ukradzioną gotówką. Wszyscy z wyjątkiem jego matki. Kobieta od samego początku czuła, że jej syn nie byłby zdolny do tak wymyślnego oszustwa. Podejrzewała, że Józef mógł paść ofiarą morderstwa. Nadesłany list wcale jej nie uspokoił. Owszem, co prawda treść informowała o tym, iż chłopak ucieka z Polski, jednak Jankowiakowa była przekonana, że list nie był pisany ręką jej syna. Rozpoznałaby przecież jego charakter pisma, a litery, na które patrzyła,
zdecydowanie były pisane obcą ręką. Jankowiakowa podejrzewała, że za zniknięciem Józefa może stać narzeczony jednej z jej córek, Leon Hałas. Miała zresztą ku temu powody. Tak o zdarzeniu mówiła po latach. Pewnego dnia, a było to w poniedziałek, wszedł do mieszkania dziwnie zmieszany Leon Hałas, narzeczony jednej z moich córek. Zapytałam go: czemuś taki zdenerwowany? Czemu masz rękaw pokrwawiony? Na to Hałas odparł, iż szła mu krew z nosa. W nocy, gdyśmy już wszyscy spali, obudziło mnie niespokojne zachowanie się leżącego w przyległym pokoju Hałasa. Gdym znalazła się przed jego łóżkiem, zobaczyłam, że Hałas trząsł się jak liść i przewracał się na wszystkie strony. Zapytałam go, co mu się śniło, a on odpowiedział, że się przeziębił, że miota nim febra. Tyś może Józka zamordował, bo go tak długo nie ma? Wpadłam na Hałasa, lecz on na zarzuty te nic nie odpowiedział. Nazajutrz udałam się do banku, aby się przekonać, co się stało z moim chłopcem. Powiedziano mi, że wyszedł wczoraj z większą kwotą pieniężną i dotąd nie wrócił. Nogi się pode mną załamały. Pewnego wieczora do Hałasa przyszedł pewien człowiek. Słyszałam, jak w pokoju półszeptem rozmawiali, przy czym Hałas mówił: ta baba wszystko wie, ona się domyśla. Okazało się, że nie tylko Jankowiakowa podejrzewała swojego niedoszłego zięcia o dokonanie zbrodni. Również policja zaczęła poważnie łączyć Hałasa z Jankowiakiem. Leon Hałas został nawet wezwany na przesłuchanie, ale kategorycznie zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem brata swojej narzeczonej. Policja była zmuszona umorzyć śledztwo z braku dostatecznych dowodów. Nie było nawet przecież ciała. Policja nie mogła więc prowadzić sprawy o morderstwo, jeżeli nie było pewności, że te faktycznie zostało dokonane. Za oficjalną wersję uznano, iż Józef Jankowiak zdefraudował pieniądze i uciekł za granicę. Ale Jankowiakowa czuła, że narzeczony jej córki musi mieć coś wspólnego ze sprawą zaginięcia. Bardzo się interesował Józkiem i przed zaginięciem zawsze go pytał, ile masz dziś pieniędzy albo ile będziesz miał jutro pieniędzy. Ale jej przeczucia to było za mało, by oskarżyć człowieka. Wtedy jeszcze nikt nie mógł przypuszczać, że w piwnicy przy ulicy Półwiejskiej gnije ciało młodego chłopaka. Z powodu znajdujących się w piwnicy rur, które ogrzewały pomieszczenie, doszło do bardzo szybkiego rozkładu. Z kolei dobra wentylacja pomieszczenia sprawiła, że odór rozkładającego się ciała nie był w stanie dojść do nozdrzy pobliskich mieszkańców. Być może, gdyby nie przypadek, zbrodnia nigdy nie zostałaby odkryta. Co się zaś tyczy głównego podejrzanego w sprawie, to Leon Hałas nie próżnował. Tutaj wersje są nieco rozbieżne, ponieważ jedne mówiły, że 2 miesiące, inne mówiły, że 2 tygodnie po zaginięciu swojego niedoszłego szwagra, Leon Hałas postanowił ożenić się z jego siostrą, Franciszką. Tak opowiadała o tym Jankowiakowa. Wkrótce odbył się ślub Hałasa z moją córką, a wesele było huczne. Cierpieliśmy katusze. Otoczenie bowiem prawie jawnie mówiło, że ucztę zgotowano za skradzione przez syna mego pieniądze. Leon i Franciszka rozpoczęli wspólne życie, a sam zainteresowany, pytany o nagły przepływ gotówki, wykręcał się, że zaciągnął pożyczkę. Przedstawił nawet dokumenty, które miały potwierdzić jego słowa, tak więc policja znów nie miała żadnego punktu zaczepienia. Po kilku latach, w roku 1926 lub 1927, ponieważ jak to zwykle bywa, źródła nie są zgodne co do tej daty, rodzina Hałasów wyjechała do Francji, gdzie Leon znalazł zatrudnienie w drukarni lub w fabryce drutu, a Franciszka zajęła się rodzeniem kolejnych dzieci. Sztuka ta szła im zresztą całkiem sprawnie, ponieważ w roku 1931 para posiadała już 5 dzieci, a 6 było w drodze. W świetle nowych ustaleń policja ponownie postanowiła przyjrzeć się Leonowi Hałasowi.
podejrzenia co do jego udziału w zbrodni były tym silniejsze, iż na ulicy Półwiejskiej 20, gdzie zostało znalezione ciało Jankowiaka, mieszkali rodzice Hałasa. Zbiegów okoliczności było w tej sprawie zbyt dużo. Polska policja postanowiła wystosować do policji francuskiej pismo z prośbą o ekstradycję Leona Hałasa. Ze względu na miejsce zamieszkania Hałasa przez dłuższy czas zastanawiano się, gdzie będzie sądzony prawdopodobny morderca. Jeżeli Hałas przyjął obywatelstwo francuskie, a i takie plotki się pojawiały, władze Francji mogły nie wydać zgody na ekstradycję swojego obywatela. Po dłuższym badaniu udało się ustalić, że Leon Hałas posiada obywatelstwo polskie, a więc i przez polskie sądy powinien być sądzony. Stało się tak zresztą przez zaniedbanie samego Hałasa, który powinien otrzymać obywatelstwo francuskie na kilka dni przed wysłanym dokumentem o ekstradycję, ale sam Leon zapomniał dopełnić jakieś formalności i przez to ta sprawa się przedłużyła. Tym samym zaczęto szykować się do ekstradycji. Cała sprawa była na tyle kontrowersyjna i intrygująca, że nic dziwnego, iż po poznaniu zaczęło krążyć wiele niepotwierdzonych plotek związanych z morderstwem oraz samym zbrodniarzem. Donoszono, że Hałas nie działał sam i posiadał licznych wspólników, że już dawno został sprowadzony do Polski i siedzi w poznańskim areszcie oraz, że za odpowiednią opłatą Straż Więzienna wyprowadza aresztowanego Hałasa na dziedziniec, co by można było sobie pooglądać, jak wygląda morderca własnego szwagra. Plotki te były na tyle silne, że jak donosił Kurier Poznański, dwie starsze kobiety, zebrawszy kwotę 30 groszy, krążyły po terenie sądu powiatowego, próbując się dowiedzieć, gdzie mają wpłacić pieniądze, by móc sobie popatrzeć na twarz zbrodniarza. W rzeczywistości ekstradycja Hałasa wcale nie była taką prostą sprawą, a sam podejrzany jeszcze długo miał pozostać poza granicami naszego państwa. Ale kto zna siłę plotki, ten wie, że czasem naprawdę ciężko jest ją zdementować, a naiwnych nie brakuje. Co się zaś tyczy wspólników Hałasa, to w istocie został aresztowany pewien poznański restaurator Radojewski, który miał Hałasowi pomóc, jednak jego rola ograniczała się jedynie do użyczenia mężczyźnie wódki, którą ten miał spić Józefa Jankowiaka, co by, wiecie, chłopak był taką łatwiejszą ofiarą. Nie od dziś wiadomo, że pijany umysł myśli z lekkim opóźnieniem, co też miało ułatwić Hałasowi zamordowanie zamroczonego alkoholem szwagra. Chociaż Leon Hałas nie przebywał jeszcze w Polsce, to wcale nie znaczyło, że hasał sobie wolny i zadowolony po Francji. Francuska policja niemal od razu dokonała jego aresztowania i osadziła mężczyznę w francuskim areszcie. Fakt ten głęboko zaniepokoił jego żonę, która, przypominam, była właśnie w szóstej ciąży, której rozwiązanie planowo miało nastąpić w maju 1932 roku. Aresztowanie jej męża nie tylko było dla niej szokiem, ale i postawiło kobietę w bardzo podbramkowej sytuacji. Leon był bowiem jedynym żywicielem rodziny. Franciszka, mieszkająca na obczyźnie, z dnia na dzień została pozbawiona środków do życia. Tak o sytuacji swojej synowej opowiadał ojciec aresztowanego Hałasa. Zrazu nie mogła się dowiedzieć, dlaczego aresztują jej męża i ojca pięciu drobnych dzieci. Dopiero później poinformowano ją o strasznym zarzucie, jaki ciąży na jej mężu. Do tej chwili, jak mi o tym pisze, jest przekonaną o niewinności Leona. Od czasu do czasu otrzymujemy od niej listy. Wszystkie jednak są otwierane, widocznie na zarządzenie władz. Ostatnio pisze ona, że chcąc wyżywić dzieci, pracuje w tej samej fabryce. Niedawno otrzymała wszakże zawiadomienie, że będzie musiała opuścić Bourg-en-Bresse. Na jej usilne prośby zgodzono się, aby pracowała jeszcze do maja bieżącego roku. W tym czasie rodzina ma się powiększyć i cóż wówczas z nią się stanie?
dotąd nie zaznali nędzy, ale obecnie wdziera się ona do mieszkania syna. Los tej kobiety z półtuzinem dzieci jest wręcz tragiczny, a tragizm ten spotęguje się jeszcze, gdy po maju straci pracę i możliwości zarobkowania. Radziła się nas w liście, co ma zrobić, zwłaszcza, że do rodziców swoich, to jest do Jankowiaków, nie zamierza wrócić. Ciężarna kobieta została pozostawiona bez środków do życia. Zanim jej małżonek został aresztowany, para wraz z dziećmi żyła na dość dobrym poziomie. Posiadali czteropokojowe, umeblowane mieszkanie, które po zatrzymaniu Leona Hałasa zostało częściowo zajęte przez komornika w tekście nazywanego egzekutorem. Franciszka mogła co prawda wrócić do Polski, do swoich rodziców, jednak była to ostatnia rzecz, jaką kobieta chciała zrobić. Dlaczego? Ano dlatego, że Franciszka, jak zaznaczył jej teść, uparcie wierzyła w niewinność swojego ślubnego, czego nie można było powiedzieć oczywiście o jej rodzicach. Nie wiadomo, czy Franciszka była aż tak ślepo zakochana, czy też zdesperowana, ale kobieta zaczęła pisać listy nie tylko do swoich teściów, ale również do polskiej policji. Udzieliła również wywiadu w prasie. Próbowała odwrócić uwagę od Hałasa. Między innymi kobieta twierdziła, że to nie jej małżonek jest odpowiedzialny za śmierć jej brata. Według jej opinii zbrodni mógł dokonać przyjaciel Jankowiaka, Kazimierz Długowski. W tej wersji chwycili się również rodzice Leona, próbując na każdy możliwy sposób oczyścić imię swojego syna. Długowski w roku 1923 miał mieszkać przy ulicy Bukowskiej 32, tuż obok domu państwa Jankowiaków. Ale to nie był jedyny zbieg okoliczności, ponieważ Kazimierz Długowski miał być wtedy pracownikiem drukarni Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu, której siedziba mieściła się, tutaj ciekawostka, właśnie przy ulicy Półwiejskiej 20, czyli dokładnie w tym samym budynku, w którym po latach zostały odnalezione szczątki Józefa Jankowiaka. Prokuratura, która postanowiła oczywiście zbadać każdy trop, poważnie podeszła do oskarżenia Hałasowej. Kazimierz Długowski miał zostać przesłuchany, jednak okazało się, że mężczyzna zapadł się jak kamień w wodę. Fakt ten był oczywiście niebywale podejrzany. I nagle, po kilku tygodniach, do komisariatu III Policji Państwowej w Poznaniu nadszedł list. Jego autorem był nie kto inny jak Kazimierz Długowski, który jak się okazało również wyemigrował do Francji. O swoich poszukiwaniach dowiedział się z gazety. Postanowił więc, że szybko wyprostuje krążące wokół jego osoby plotki. Jestem niewinny. Nic o morderstwie nie wiedziałem, gdyż mi było mówione, iż Józef Jankowiak pieniądze zdefraudował i uciekł za granicę. Dopiero przypadkiem dowiedziałem się z gazety, iż świętej pamięci Jankowiak został przez Hałasa zamordowany. Długowski podał swój aktualny adres zamieszkania, pod którym oczekiwał kontaktu z prokuraturą prowadzącą sprawę morderstwa. Wkrótce został całkowicie oczyszczony z zarzutów. Ale Franciszka nie zamierzała się poddać. Tak jak wspomniałam, udzieliła wywiadu, najprawdopodobniej tajnemu detektywowi, w którym zarzucała swojej matce, iż ta z zemsty rzucała podejrzenie na jej męża. Gazeta Powszechna postanowiła skonfrontować słowa Franciszki z Jankowiakami. Rodzice kobiety zdawali się być zdruzgotani postawą swojej córki. Nie rozumiem naprawdę, jak może nasza córka takie głupstwa mówić do gazety, że matka jest oskarżycielką Hałasa i tylko dzięki niej zaaresztowali go jako mordercę naszego Józka, stwierdził Jankowiak. Nie matka, lecz sprawiedliwość boska spowodowała to, że zbrodnia, jaką popełnił ten łotr Hałas na naszym dziecku, wykryła się. Głupstwo jest też ze strony córki to, gdy mówi, że matka nie mogła znieść w domu obecności dzieci i wypychała je z domu w świat, choćby na najgorszy chleb. Jankowiakowie opowiedzieli również o pierwszym spotkaniu Frani i Leona. Chodziła ona na lekcję śpiewu i tam podobno poznała się z Hałasem. Córka nasza od razu spodobała się Hałasowi, to też począł on ją stale nachodzić, przy czym przynosił nieraz podarunki.
Pięknymi słówkami i tymi podarunkami zawrócił dziewczynie w głowie, a że dziewczyna była młoda, więc nie trudno mu to przyszło. My oboje od razu krzywo patrzyliśmy na Hałasa, wiedząc, że jest ladacą i nic dobrego. Nie zapowiadało się, aby relacje w rodzinie Jankowiaków miały ulec jakiejkolwiek poprawie. A Franciszka miała już sporo innych zmartwień. Choć jej sytuacja była opłakana, kobieta nadal żywiła do swojego ślubnego szczere i gorące uczucie. W swoich listach kobieta prosiła nawet, aby teściowie nosili Leonowi obiady, gdyby mężczyznę w końcu przetransportowano do Poznania, ponieważ słyszała, że żywienie więzienne pozostawia dużo do życzenia. W końcu 12 lutego 1932 roku w Poznaniu gruchnęła wiadomość o rychłym przyjeździe Leona Hałasa. Chociaż termin ekstradycji miał być poufny, wiadomość o pojawieniu się aresztowanego mężczyzny w Spąszyniu lotem błyskawicy rozeszła się wśród mieszkańców. Nic więc dziwnego, że na peronie, ponieważ Hałas ze Spąszynia do Poznania miał zostać przetransportowany koleją, zebrał się tłum ciekawskich. Policja, która chyba przewidziała taki obrót wydarzeń, trzymała jednak tłum w bezpiecznej odległości. Leon Hałas pojawił się w Poznaniu dokładnie o 22.03. Był starannie ubrany w czarny płaszcz oraz melonik w tym samym kolorze. Jak zauważyła prasa, widać było, że w domu Hałasów niczego nie brakowało, ponieważ mężczyzna był zaokrąglony na twarzy, czyli inaczej mówiąc dość pulchny. Aresztowany mężczyzna został przewieziony na komendę policji w Poznaniu specjalnie przygotowaną do tego celu dorożką. Po wstępnym przesłuchaniu, podczas którego Hałas oczywiście wyparł się jakiegokolwiek udziału w morderstwie, mężczyzna został osadzony w poznańskim więzieniu znajdującym się przy ulicy Młyńskiej. Tam też czekał na swój proces. W międzyczasie, po wstępnej konfrontacji Radojewskiego z Hałasem, restaurator Felix Radojewski został zwolniony z aresztu z powodu braku dowodów świadczących o jego winie. W niewinność restauratora nie do końca wierzyli Jankowiakowie, którzy podkreślali, że Radojewski był dość dobrym znajomym Hałasa, a ich zięć był stałym bywalcem jego lokalu. W ich odczuciu mężczyzna musiał wiedzieć o zamiarach Leona. Ale przeczucia to zbyt mało. Felix Radojewski nigdy nie został postawiony przed sądem. Sprawa Hałasa jeszcze przed procesem budziła niezdrową fascynację. Pod murami więzienia gromadziły się tłumy ludzi, którzy żywili nadzieję, że być może uda im się zobaczyć tego sławnego mordercę. Zainteresowanie postacią mordercy stało się wręcz niezdrowe. Jedna z kobiet podobno była stałą bywalczynią na ulicy Młyńskiej. Zapytana o to, dlaczego tak często spogląda w więzienne kraty, bez skrępowania odparła, że chce choć popatrzeć na mury, skoro nie pozwalają oglądać Hałasa. Jak to zwykle bywa w tak głośnych sprawach, wokoło postaci Hałasa narodziło się również mnóstwo mitów oraz plotek. Kiedy na komendę policji zajechał pluton policji konnej, momentalnie Poznań żył informacją, jakoby Hałas uciekł z więzienia. Pojawiła się również pogłoska mówiąca o tym, że Hałas odebrał sobie życie w więziennej celi. Wszystkie te informacje były oczywiście wyssane z palca, a sam Hałas ani nie uciekł, ani tym bardziej nie próbował popełnić samobójstwa. Cierpliwie oczekiwał na swój proces, co jakiś czas spotykając się ze swoimi rodzicami, którzy martwiąc się o swojego syna, podupadli na zdrowiu, a jego matka miała nawet przypłacić jego aresztowanie depresją. Policja zaś, przynajmniej początkowo, postanowiła trzymać informacje na temat Hałasa w całkowitej tajemnicy przed prasą. Zachodzono więc w głowę, czy Hałas przyznał się do winy, czy też nie, czy przedstawił może swoją wersję wydarzeń, czy w tej całej sprawie działał sam, czy też może posiadał jakichś wspólników. Radojewski co prawda został zwolniony, no ale być może Hałas posiadał kogoś innego do pomocy. Póki co wszystkie te pytania pozostały bez odpowiedzi.
Żona Hałasa, która straciła źródło utrzymania, postanowiła wrócić do Polski i początkowo zatrzymać się u swoich teściów. To ona rzekomo była pierwszą osobą, przed którą Hałas oficjalnie przyznał się do popełnienia zbrodni. Zdruzgotana kobieta, która przecież tak uparcie wierzyła w jego niewinność, kompletnie załamała się pod naporem prawdy. Hałas miał podobno błagać swoją żonę o wybaczenie, argumentując, że morderstwa dokonał z miłości, jaką do niej żywił. Chciał zapewnić im godziwe życie. Wstrząśnięta kobieta miała stwierdzić, że przebaczy mu dopiero wtedy, gdy jej małżonek uzyska przebaczenie od jej rodziców. Ale co takiego mógł mieć na myśli Leon Hałas, kiedy mówił, że swojej zbrodni dokonał z miłości do żony? Na to pytanie otrzymamy odpowiedź podczas procesu sądowego. Rozprawa Leona Hałasa rozpoczęła się 2 kwietnia 1923 roku. Oskarżony już nie wypierał się winy, a wręcz ze staranną dokładnością opowiedział zarówno o przebiegu zbrodni, jak i o pobudkach, jakie nim kierowały. W roku 1923 Hałas był zaręczony z siostrą zamordowanego Jankowiaka, Franciszką. Owocem tego związku była nieplanowana ciąża dziewczyny. Jak to bywało w tamtych czasach, skoro brzuch zaczynał rosnąć, no to wypadałoby wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i się z biedną dziewczyną ożenić. I takie też plany miał Hałas, nie można mu zarzucić, że nie, ale jak to zwykle w życiu bywa, plany planami, a życie życiem. W lipcu 1923 roku Franciszka była już w 5. miesiącu ciąży i coraz silniej napierała na Leona, aby się w końcu zadeklarował. Wkrótce na świat miało przyjść ich wspólne dziecko, a ona nie dość, że na razie była panną, niedługo panną z dzieckiem, to jeszcze przez to straci swoją posadę w banku, a tym samym źródło swojego utrzymania. Franciszka pracowała bowiem jako biuralistka bankowa, jednak w międzywojniu powszechnie stosowaną praktyką był fakt, iż kobiety posiadające dziecko zwalniano z pracy. Działo się tak dlatego, ponieważ uznawano, iż kobieta zamężna lub posiadająca dzieci powinna zająć się pielęgnowaniem ogniska domowego, a nie tam robić sobie jakąś karierę. Kobieta wymagała więc od Leona, aby ten w końcu wziął odpowiedzialność za nią i za jej dziecko, za ich dziecko. Ale wesele kosztowało sporo pieniędzy, a tak się złożyło, że Hałas aktualnie był bezrobotny. Leon starał się wytłumaczyć narzeczonej, że nie posiada tak wielkiej sumy pieniędzy. No, ma co prawda odłożone parę dolarów, ale nie jest to jakaś kwota zwalająca z nóg. Aktualnie nie posiadał żadnego źródła zarobku, no a tym samym nie jest w stanie zorganizować w tak krótkim czasie wystarczającej sumy pieniędzy. Ale dziewczyna zdawała się być głucha na jego argumenty. Twierdziła, że skoro dziecko zrobić potrafił, to teraz jego obowiązkiem jest znaleźć sposób na pozyskanie pieniędzy, którymi będzie można pokryć koszty wesela. Leon, ty rób co chcesz. Ja jestem w odmiennym stanie. Musimy się żenić. Frania tak długo kręciła Hałasowi dziurę w brzuchu, że ten w końcu jej uległ. Ale oczywiście sam fakt podjęcia decyzji o ożenku nie sprawił magicznie, że pieniądze pojawiły się w portfelu przyszłego tatusia. No i część z Was może sobie w tej sytuacji pomyśleć, no okej, nie miał pieniędzy na ślub, no ale przecież wesele niekoniecznie musi być urządzane z jakąś taką wielką pompą. Leon miał odłożoną jakąś taką małą sumkę dolarów, którą na upartego można by było przeznaczyć na to wesele. Może by nie było właśnie jakieś takie bardzo kosztowne, ale na skromną uroczystość by wystarczyło. No i tutaj pojawił się problem. Franciszce podobno zależało na tym, aby jej wesele było bardzo wystawne.
tak, aby zaproszeni goście odczuli, że nikt tutaj grosza nie żałował, no bo w końcu wesele ma się raz w życiu. No, przynajmniej w tamtych czasach, bo jak wiemy, teraz to są i takie osobniki, które po kilka razy w swoim życiu wesela sobie wyprawiają. Była to więc dla dziewczyny taka sprawa honoru, można powiedzieć. Leon kilka dni spędził na dumaniu, co tu zrobić, żeby jakoś zorganizować odpowiednią sumę pieniędzy na wesele, no i w końcu wymyślił. Ponieważ hałas był już oficjalnie zaręczony z Franciszką, to też nic dziwnego, że był on jej częstym gościem. A że jeszcze panna Jankowiakówna mieszkała z rodzicami, to też nic dziwnego, że hałas często spotykał w mieszkaniu jej młodszego brata, Józka. Józek był jeszcze młody, łatwowierny i niestety dość naiwny. Często przechwalał się, że w swojej czarnej teczce, którą oczywiście dostał z banku ze swojej pracy, nosi akcje, które są warte grube miliony. Oprócz akcji miewam przy sobie znaczniejszą gotówkę, powiedział któregoś dnia przy rodzinnym obiedzie, w którym uczestniczył również Leon Hałas. Słowa Józka były taką lampką, która nagle zaświeciła się w głowie Hałasa. Pieniądze, których tak potrzebował, były tak blisko. Wystarczyłoby jedynie przywłaszczyć sobie szwagrowską teczkę. Ale Jankowiak może i był łatwowierny, ale zdecydowanie nie był oszustem. Hałas doskonale zdawał sobie sprawę, iż chłopak na pewno nie zgodzi się na to, aby wspólnie sfingować napad, ani tym bardziej dobrowolnie nie odda mu pieniędzy. W grę mógł wchodzić rabunek, jednak Hałas stwierdził, że jest to zagranie, które byłoby zbyt ryzykowne. Wystarczyłoby jedno małe potknięcie, by plan, no cóż, nie poszedł zgodnie z planem. Gdyby Hałas został nakryty na próbie kradzieży, straciłby całą swoją reputację, szacunek oraz zaufanie, jakim darzyła go jego przyszła żona. Postanowił więc, że najlepszym sposobem na pozyskanie gotówki będzie zgładzenie Jankowiaka. Za miejsce zbrodni wybrał opuszczoną piwnicę znajdującą się przy ulicy Półwiejskiej 20. Już po wstępnych oględzinach Hałas uznał, że będzie to miejsce idealne. Nie dość, że piwnica nie była przez nikogo używana, to jeszcze jak na życzenie posiadała w rogu wnękę, w której Hałas bez problemu mógłby ukryć ciało zamordowanego szwagra. Teraz wystarczyło jedynie ustalić, kiedy Józef będzie w posiadaniu większej liczby banknotów. Leon przystąpił więc do drugiej części swojego planu. Podstępem zbliżył się do Jankowiaka, wypytując mimochodem o jego pracę. Kiedy dowiedział się, że 9 lipca 1923 roku Józef ma otrzymać od banku 12 milionów marek, wiedział, że czas nagli. 8 lipca postanowił nocować u swojej narzeczonej, aby przypadkiem nie minąć się z Józefem. Następnego dnia rano, po zjedzeniu śniadania, obaj wyszli z domu i udali się w kierunku Teatru Wielkiego. Tam się rozdzielili, jednak na prośbę Leona mieli spotkać się w tym samym miejscu, gdy tylko Józef odbierze co trzeba w banku. Jankowiak zjawił się na miejscu po godzinie. Wtedy też Leon zaczął mu opowiadać o swoich planach ślubnych oraz o problemach finansowych z nim związanych. Poprosił Józefa o małą pomoc, można nawet powiedzieć, że taką przysługę. W piwnicy na Półwiejskiej miała znajdować się tablica z bezpiecznikami. Same bezpieczniki może i nie były jakoś tak wybitnie interesujące, ale miały posiadać w sobie drogą platynę. A skoro tablica jest niczym nie chroniona, to też bezpieczniki można łatwo wykręcić i tą platynę sprzedać. Dzięki temu Leon miał uzyskać pieniądze na nadchodzące wesele, a młody Jankowiak mógłby uszczknąć sobie nieco gotówki na swoje drobne wydatki.
Jankowiak, nie przeczuwając niczego złego, zaakceptował plan swojego szwagra. Zanim jednak udali się na miejsce, wstąpili do restauracji Zapłaty mieszczącej się przy ulicy Świętego Marcina. Tam też, dla kurażu, obaj wypili po 4 kieliszki wódki, przynajmniej taka była pierwsza wersja, później Leon stwierdził, że on wypił 6 kieliszków, a jego kompan zaledwie 2. No, ale obaj byli już tak, można powiedzieć, wzmocnieni gorzałką i udali się do piwnicy na Półwiejskiej. Tam Hałas poprosił Jankowiaka, aby ten stanął w sieni przy schodach do piwnicy, a sam udał się na drugie piętro budynku, gdzie mieszkali jego rodzice. W lokalu nie było nikogo za wyjątkiem młodszej siostry Leona, Wandy, która, prawdę mówiąc, nawet nie zwróciła na brata zbyt wielkiej uwagi. Hałas, do tej pory ubrany w surdut, postanowił szybko się przebrać. Nie mógł sobie przecież pozwolić na to, aby krew zabrudziła ubranie, a tym samym doprowadziła do jego schwytania. Zanim Hałas wyszedł z mieszkania, zabrał ze sobą młotek, który znalazł kiedyś nad wartą podczas prac przy budowie łazienek. Aby jednak nie niepokoić Jankowiaka, bo jeszcze chłopak by sobie pomyślał, że przecież Leon ma jakieś złe zamiary, to też schował narzędzie do wewnętrznej kieszeni koszuli. Kiedy był już gotowy, wyszedł z mieszkania. Zszedł na dół, gdzie u schodów prowadzących do piwnicy nadal stał jego szwagier. Obaj panowie zeszli na dół, gdzie Leon wskazał Józkowi skrzynkę z bezpiecznikami. 16-latek, chcąc wykręcić bezpieczniki, odstawił teczkę na ziemię, naciągnął mocniej czapkę na głowę i podszedł w kierunku skrzynki. W tym momencie Leon wydobył młotek, którym uderzył swoją ofiarę w tył czaszki. Jankowiak upadł na ziemię, wydając z siebie ciche jęki. Wtedy dopadł drugi cios, po którym nastała cisza. Leon Hałas, wciąż trzymając zakrwawiony młotek w ręku, rzucił się do czarnej teczki, z której wydobył plik banknotów. Schował pieniądze do kieszeni, a po chwili chwycił Jankowiaka za nogi, ciągnąc go w kierunku upatrzonej wcześniej opuszczonej piwnicy. Z rozłupanej czaszki mężczyzny sączyła się krew, jednak ze względu na grubą warstwę miału, która pokrywała podłogę, była ona niezauważalna, ponieważ wsiąkała w ten miał. Po dociągnięciu ciała na miejsce, Hałas próbował wcisnąć Jankowiaka w patrzoną wnękę. Wtedy też Józkowi spadła z głowy ta sama, starannie naciągnięta na głowę czapka. W tym samym momencie do uszu Hałasa doszło rzężenie. Józek jeszcze żył. Aby skrócić męki szwagra, Hałas zadał mu trzeci, ostatni cios. Po ukryciu ciała Leon pochwycił czarną teczkę, do której schował zakrwawiony młotek. Ponownie wdrapał się 2 piętra wyżej, przebrał się w ściągnięty wcześniej surdut i zaopatrzony w miarkę ponownie zszedł do piwnicy. Potrzebne mu przecież były deski, którymi byłby w stanie zakryć wnękę z makabryczną zawartością, a żeby takowe kupić, potrzebny był mu dokładny wymiar. Po zmierzeniu szerokości oraz wysokości wnęki, Hałas udał się do stolarza Wojciechowskiego, gdzie zamówił 2 deski o podanych przez siebie wymiarach, które miały być gotowe do odbioru tego samego dnia o godzinie 8 wieczorem. Później Hałas udał się nad wartę, gdzie postanowił pozbyć się reszty dowodów. Zakrwawiony młotek wrzucił do rzeki, zawartość teczki, czyli papiery i obligacje, podarł i rozrzucił na brzegu, a samą teczkę rzucił w zarośla. Nie wiem, co się stało z zakrwawionym ubraniem, ponieważ pomimo usilnych poszukiwań informacji na ten temat, niestety niczego nie zauważyłam. Być może Hałas również ubranie wyrzucił, ponieważ nie zostało one znalezione później w śledztwie. Na sam koniec dokładnie umył w rzece ręce, na których widać było jeszcze ślady krwi. Hałasowi udało się uzyskać pieniądze na obiecane Frani wesele.
Teraz tylko trzeba było wytłumaczyć jakoś, skąd w tak nagłym czasie mężczyzna zdobył wymagane środki. Jankowiakowie nie są przecież aż tak głupi i zapewne powiążą zaginięcie syna z jego nagłym przypływem pieniędzy. Dlatego też Leon przystąpił do realizacji ostatniego punktu swojego planu. Hałas udał się do krawca Paryska, prosząc go o wystawienie lewego pokwitowania zaciągniętej u niego pożyczki. Tłumaczył się tym, iż w tajemnicy sprzedał dwie maszyny do pisania, a nie chciał, aby jego przyszła małżonka się o tym dowiedziała. Paryzek, nie przeczuwając podstępu, wystawił młodzieńcowi kwit, według którego rzekomo pożyczył Hałasowi 2 miliony marek. I jeszcze tego samego dnia Leon wręczył swojej ukochanej pieniądze na suknię ślubną. Szczęśliwa Jankowiakówna wpadła w wir przygotowań i zakupów, nawet nie zdając sobie sprawy, że jej szczęście okupione jest krwią jej brata. Pod wieczór para udała się do mieszkania Jankowiaków, skąd po spożytej kolacji Leon wyszedł o godzinie 8, tłumacząc, że udaje się do cukierni Rakowskiego po ciastka. W rzeczywistości udał się po odbiór zamówionych desek, którymi później zasłonił wnękę z ciałem Jankowiaka, a następnie przybił je do ściany zabranym z domu rodzinnego młotkiem. Aby deski nie rzucały się w oczy, wysmarował je czernidłem. Czapkę Jankowiaka, która cały czas leżała na podłodze, wrzucił w prawą wnękę, a sam opuścił piwnicę, udając się ponownie do domu swojej ukochanej. Oczywiście nie zapomniał po drodze zahaczyć o wspomnianą wcześniej cukiernię. Zrabowane pieniądze ukrył w puszce po śledziach, którą trzymał w restauracji przy ulicy Bukowskiej. Inna wersja mówiła, że pieniądze podobno ukrył gdzieś w jakimś niedziałającym pisuarze, która była prawdziwa, no ciężko stwierdzić, ale myślę, że nie jest to jakoś wybitnie istotne w tej sprawie. Jak się okazało, Leon postąpił słusznie, jeżeli chodzi o ukrycie zrabowanej gotówki. Zaniepokojona Maria Jankowiakowa, matka Józefa, poruszona nieobecnością syna, który zawsze wracał na noc do domu, zaczęła podejrzewać, iż jej przyszły zięć mógł maczać palce w jego zaginięciu. W nocy, szukając potwierdzenia swoich obaw, przeszukała rzeczy Hałasa, mając nadzieję na znalezienie jakichkolwiek dowodów. Na próżno. Kiedy Józef nadal nie wracał, Jankowiakowa podzieliła się swoimi podejrzeniami z policją, jednak Hałas zatroszczył się o wszystko. Jego ubiór nie nosił śladów krwi, miał tam co prawda jakiś mały kawałek zabarwiony krwią, jednak wytłumaczył się krwotokiem z nosa. Posiadał również kwit potwierdzający zaciągnięcie pożyczki, czym mógł wytłumaczyć nagły przypływ gotówki. Zrabowane banknoty schował w bezpiecznym i niepowiązanym z nim miejscu, ponieważ oczywiście policja przeszukała również mieszkanie rodziców Hałasa, ale nic tam nie znaleziono. A co najważniejsze w tej sprawie, to bardzo dobrze ukrył ciało. Pomimo rewizji policja nie znalazła najmniejszego dowodu, który mógłby wskazywać na winę chłopaka. Wkrótce został on oczyszczony z zarzutów. Na decyzję władz policyjnych miał również wpływ wspomniany na samym początku list. Hałas planował osobiście go wysłać i w tym celu udał się nawet na dworzec kolejowy. Ale szczęście mu sprzyjało. Przypadek sprawił, iż Hałas spotkał na peronie swojego dobrego znajomego z czasów wojskowych, który właśnie wybierał się do zwąszenia. Hałas zapytał go, czy za drobną opłatą nie wyświadczy mu przysługi i nie wrzuci listu do skrzynki, kiedy dotrze już do swojego miejsca docelowego. Mężczyzna przystał na propozycję, a tym samym Leon był kryty. Nie musiał nawet tłumaczyć się ze swojej nagłej wizyty w obcym mieście.
List dotarł jeszcze przed ślubem Leona i Franciszki i ostatecznie zamknął śledztwo w sprawie zaginięcia Józefa Jankowiaka. Jak też po latach przyznali rodzice Franciszki, nie chcieli oni wydać zgody na ślub swojej córki z Hałasem. Mieli swoje podejrzenia względem niego, uważali, że to właśnie on jest odpowiedzialny za zaginięcie ich syna. No ale ponieważ otrzymali list, który rzekomo informował ich o ucieczce Józka za granicę, to niestety nie mieli innego wyjścia. Obiecali swojej córce, że gdy tylko sprawa jej brata się wyjaśni, to wydadzą jej zgodę na jej ożonek. Po zamknięciu śledztwa nie mieli więc już żadnych argumentów przeciwko Leonowi Hałasowi. Przynajmniej oficjalnie. Ale zamknięcie śledztwa wcale nie oznaczało zakończenia sprawy dla Jankowiakowej. Matka zaginionego była przekonana o winie Hałasa, co też dawała odczuć młodej parze na każdym kroku. Sytuacja pomiędzy nowożeńcami a Jankowiakami była więc bardzo napięta i w końcu zakończyła się wyprowadzką Hałasów, którzy po zaślubinach zamieszkali właśnie z rodzicami Franciszki. Wesele, tak jak życzyła sobie Jankowiakówna, było bardzo wystawne, a co za tym idzie, bardzo drogie. Pochłonęło połowę zrabowanej przez Leona kwoty. I choć Hałas nadal posiadał pozostałe 6 milionów marek, to pieniądze bardzo szybko się rozeszły. Dlatego też w roku 1926 Hałas w poszukiwaniu pracy postanowił wyjechać z Polski, zabierając oczywiście ze sobą całą swoją stale powiększającą się rodzinę. W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że przebieg wydarzeń, który Wam przedstawiłam, był opisany na podstawie zeznań Hałasa w śledztwie, ponieważ w trakcie rozprawy Leon starał się nieco zmniejszyć swój udział w zbrodni. Twierdził na przykład, że wcale nie planował morderstwa. Najpierw pomiędzy nim a Józkiem doszło do bójki i dopiero wtedy postanowił, że odbierze życie swojemu szwagrowi, ponieważ nie widzi innej możliwości. Swoje zeznania Hałas składał, będąc w stanie niemal histerycznym. Oskarżony mężczyzna wielokrotnie zmuszony był przerywać swoje zeznania, które uniemożliwiał mu przeraźliwy szloch. Jak argumentował, zbrodni dokonał, gdyż narzeczona groziła mu, że jeśli Hałas się z nią nie ożeni, to z rozpaczy rzuci się do warty. A Hałas kochał Franciszkę. Jak sam przyznał, tak mocno, że z tej miłości byłby w stanie cały Poznań wysadzić w powietrze. Zrobiłby wszystko, aby kobieta była szczęśliwa. Dlatego też posunął się do tak brutalnego kroku. Ja zamordowałem swojego najkochańszego brata. Ja dopuściłem się okrutnej zbrodni. Proszę o karę śmierci. Zbrodni dopuściłem się z miłości do żony. Hałas wytłumaczył również, dlaczego początkowo wypierał się swojej winy. Twierdził, że obiecał sobie, iż prędzej zginie, niż przyzna się do zbrodni. Wiedział, że jego czyny zhańbią imię jego żony i dzieci, a do tego nie chciał dopuścić. Dodatkowo obawiał się, że usłyszy wyrok kary śmierci. Hałasowa, dość ładna, szczupła blondynka, na rozprawę przybyła z szóstką swoich dzieci, ponieważ nie miała nikogo, kto mógłby się nimi zająć. Franciszka odmówiła złożenia zeznań, tłumacząc się tym, iż nie jest dość silna, by zeznawać. Na męża nie spojrzała ani razu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas procesu na stole z dowodami rzeczowymi przez cały czas procesu leżał szkielet odnalezionego we wrześniu Józefa Jankowiaka. Oczywiście, tak jak cały proces, budził on niezdrową sensację, a zgromadzona publiczność, by móc lepiej dojrzeć szczątki, wręcz stawała na krzesłach. W końcu sąd, mając już dość tego cyrku, wyprosił z sali całą zgromadzoną publiczność. Dość interesującym faktem było przemówienie prokuratora. Z jednej strony oskarżyciel podkreślał, iż proces jest rehabilitacją dla Józefa Jankowiaka, który przez wiele lat był uznawany za defraudanta.
Z drugiej strony prokurator podkreślił szereg okoliczności łagodzących, które przemawiałyby za wymierzeniem oskarżonemu łagodnej kary. Hałas dokonał swoje zbrodni kierowane nie pobudkami materialnymi, a miłością do żony. Po dokonaniu morderstwa był przykładnym mężem oraz ojcem. Przyznał się do popełnionych czynów i widać było u niego szczerą skruchę. Obrona, co zwykle jest niebywałe w takich procesach, poparła wniosek prokuratury. Po półgodzinnej naradzie sąd podjął decyzję. Leon Hałas został skazany na 10 lat ciężkiego więzienia. Był to najniższy wymiar kary za zabójstwo przewidziany przez ustawę. Choć wyrok był bardzo łagodny, obrona Hałasa zapowiedziała apelację. Obrona liczyła bowiem na jeszcze większe złagodzenie wyroku. Zakładano, że Hałas usłyszy wyrok jedynie 5 lat pozbawienia wolności. Tutaj nie do końca wiadomo, czym się kierowano. Wyrok 10 lat był dla Hałasa jak wygrana na loterii, a kolejny proces był zagrożeniem, podczas którego nad Hałasem po raz kolejny zawisło widmo kary śmierci. Zresztą właśnie o taką karę wnosiła prokuratura, tym samym zmieniając kwalifikację czynu ze zbrodni w afekcie na zabójstwo z premedytacją. Proces apelacyjny ruszył w lipcu 1922 roku. Tym razem proces wyglądał nieco inaczej. Pierwsze emocje związane ze sprawą opadły, a tym samym litość, jaką wcześniej wzbudzał oskarżony, była zdecydowanie mniejsza niż podczas rozprawy w sądzie okręgowym. Na Leona Hałasa rzucono zupełnie inne światło niż jeszcze 2 miesiące wcześniej. Dopuszczono opinię biegłych psychiatrów, którzy zgodnie orzekli, iż u Leona Hałasa nie zaobserwowano żadnych objawów choroby psychicznej ani zaburzeń umysłowych. Co prawda Hałas próbował dowieść, iż swój czyn popełnił w afekcie, jednak według psychiatrów była to jedynie strategia, jaką obrał mężczyzna. O żadnej zbrodni w afekcie ich zdaniem nie mogło być mowy. Ze zbrodnią w afekcie miał również przemawiać przebieg zbrodni przedstawiony przez oskarżonego Hałasa, o którym mówiłam wam też trochę wcześniej. Według Leona próbował on najpierw wykraść banknoty z teczki szwagra, jednak gdy Józef to zauważył, pomiędzy mężczyznami doszło do bójki, w efekcie czego ranny Jankowiak osunął się na podłogę. Wtedy też Leon postanowił pójść do mieszkania rodziców po młotek, wiedząc, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ta wersja miała zaprzeczyć, iż Hałas dopuścił się planowanej zbrodni morderstwa. Ta wersja różniła się od tej, którą Hałas przedstawił podczas pierwszego przesłuchania, jednak mężczyzna zasłaniał się tym, iż jego przesłuchanie trwało 20 godzin, a on sam był już tak zmęczony, że nie do końca wiedział, co mówi. Ale słowa oskarżonego zostały podważone. Sędzia Turowski zeznał, iż przesłuchiwał oskarżonego 3 razy podczas śledztwa i za każdym razem jego wersja była niemal identyczna i na pewno nie chodziło tutaj o tą bójkę z Jankowiakiem, tylko o tą wersję, którą ja wam przedstawiłam wcześniej. Turowski nie zauważył również, aby oskarżony Hałas był podczas któregoś z nich wyjątkowo zmęczony. Zachwiało to wizerunkiem zrozpaczonego młodego mężczyzny, który twierdził, że swoją zbrodnię popełnił pod wpływem nacisków załamanej narzeczonej. Nie najlepiej podziałały również zeznania niejakiego Kapturzaka, który stwierdził, iż w roku 1923 Leon Hałas został zwolniony z posady w Drukarni Polskiej czy też z Kuriera Poznańskiego za kradzież gazet. Leon Hałas był więc nie tylko mordercą, ale i złodziejem. Nie był więc tak krystaliczny, jak przekonywała jego obrona. Sam Hałas twierdził, iż owszem, został zwolniony, tu się przyznaje, ale nie za kradzież, a za rozprowadzanie makulatury w trakcie strajku drukarskiego. Na Hałasa padł złowrogi cień. Nawet zeznania jego małżonki, która tym razem postanowiła zeznawać, nie uratowały reputacji mężczyzny.
Franciszka twierdziła, iż Leon zawsze był dobrym i przykładnym mężem, a podczas ich pobytu we Francji pracował od świtu do nocy, by zapewnić rodzinie byt. Był nawet stawiany za wzór przez francuskiego pracodawcę. Mały skandal wywołało pytanie prokuratora sugerujące, jakoby jedno z sześciorga dzieci Hałasów nie było dzieckiem jej męża. Czy wszystkie dzieci były Hałasa? Bo podobno jedno nie. Hałasowa, zaatakowana znienacka, nie odpowiedziała na pytanie, przechodząc w histeryczny krzyk i płacz. W jej obronie postanowił stanąć jej mąż. Kłamstwo. Została zgwałcona w trzecim miesiącu. Obrona kategorycznie sprzeciwiła się zadawaniu tego rodzaju pytań, dlatego też prokuratura była zmuszona odpuścić. Jednak ziarnko niepewności co do tej nieskazitelnej miłości, jaka miała łączyć małżeństwo, zostało zasiane. Sam Leon podczas rozprawy był bardzo nerwowy. W końcu miał nawet wybuchnąć, twierdząc, że obiecano mu 3 lata więzienia, a teraz wisi nad nim widmo wyroku śmierci. Zresztą prokurator z wcześniejszym założeniem właśnie o taką karę wnosił, czemu dość głośno sprzeciwiła się obecna na sali rodzina oskarżonego mężczyzny, skutkiem czego Franciszka Hałasowa oraz siostry oskarżonego Hałasa zmuszone były opuścić salę rozpraw. Obrońca, zgodnie z wcześniejszą linią obrony, po raz kolejny próbował podkreślić, iż Leon Hałas nie jest urodzonym degeneratem, który dopuścił się zbrodni z pobudek materialnych. Jego czynami miała kierować desperacja i miłość, jaką żywił do swojej ciężarnej narzeczonej. Sam przecież stwierdził na sali rozpraw, że z miłości do żony byłby w stanie spalić nie tylko cały Poznań, ale i całą Polskę. Wtedy jeszcze ani Hałas, ani jego obrońca nie zdawali sobie sprawy, że słowa te zostaną wykorzystane przeciwko nim samym. Sąd apelacyjny uznał Leona Hałasa za winnego zbrodni morderstwa i wymierzył mu karę śmierci. Choć w drugiej instancji Hałas nie cieszył się tak wielkim współczuciem jak podczas rozprawy w sądzie okręgowym, to tak surowy wyrok zaszokował zarówno zgromadzoną publiczność, jak i samego oskarżonego. Sąd uznał za okoliczności łagodzące wzorowe prowadzenie się Hałasa na obczyźnie oraz fakt, iż jest on ojcem licznego potomstwa, jednak za niepokojące uznał jego słowa odnośnie jego silnej miłości do małżonki. Skoro oskarżony byłby w stanie wysadzić całą Polskę kierowany jedynie miłością do żony, to strach pomyśleć, do jakich jeszcze czynów byłby zdolny, skoro już zabił swojego szwagra. Ostatecznie sąd postanowił, że kara śmierci jest jak najbardziej adekwatną karą za zbrodnię, jakiej dopuścił się oskarżony Leon Hałas. Wiadomość o zasądzonej karze śmierci lotem błyskawicy rozeszła się po całym Poznaniu. Wyrok załamał Franciszkę Hałasową, która po zakończeniu rozprawy zapłakana rzuciła się z pocałunkami na swojego ślubnego. Obrona złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego, wnosząc o kasację wyroku, wytykając sądowi apelacyjnemu popełnione błędy proceduralne. Sprawa została cofnięta po raz kolejny na wokandę Sądu Apelacyjnego. Teraz obrona nie walczyła już o jak najkrótszy wymiar kary. Teraz stawką było życie Hałasa, które zostało postawione na szali. Sam proces nie wniósł za wiele do dzisiejszej historii, nie przedstawiono żadnych nowych opinii, ani nie przesłuchano żadnych nowych świadków. Można jedynie nadmienić, że podczas rozprawy doszło do małej kłótni pomiędzy prokuratorem a obroną, a Hałas ze swoją małżonką standardowo próbowali grać na ludzkich emocjach, krzycząc na przykład: co ja zrobię z moimi dziećmi, czy też gdzie pan ma serce, panie prokuratorze? Nie wiem, czy wy też dochodzicie do podobnych wniosków, ale wydaje mi się, że miłość Franciszki do męża w tym wypadku była naprawdę szczególna i chyba nawet nieco pokręcona. Jeżeli przypomnimy sobie, że Hałasowa z taką zapalczywością broniła mordercy swojego brata, to dla mnie jest to trochę takie kuriozum. Wróćmy jednak do naszego werdyktu.
Sąd apelacyjny zadecydował, iż Leon Hałas działał z bezpośrednim zamiarem zamordowania Józefa Jankowiaka, a tym samym skazał oskarżonego na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Leon więc wygrał i przegrał jednocześnie. Wygrał, ponieważ ocalił swoje życie, a przegrał, ponieważ już nigdy miał nie opuścić więziennej celi. Obrona próbowała jeszcze złapać się ostatniej deski ratunku, jakim była rozprawa w Sądzie Najwyższym, jednak nic więcej w tej sprawie nie uzyskano. Hałas co prawda złożył prośbę o zamianę dożywotniego pozbawienia wolności na karę terminową, jednak prośba ta została odrzucona. Jeżeli część z Was poczuła jakąś taką delikatną nutę zrozumienia dla Hałasa, zamordowanie szwagra z miłości do jego siostry to poniekąd pewna abstrakcja, ale być może jakieś litościwe serce kupiło te tłumaczenia. Jeżeli tak, to spieszę wyjaśnić, że daliście się zwieść. Leon Hałas po swoim ostatnim procesie udzielił wywiadu tajnemu detektywowi. I choć na sali rozpraw tak żałował, tak łkał, tak tęsknił za swoim ukochanym bratem, jak nazywał Jankowiaka, tak rozpaczał, że pozbawił go życia wiedziony jakąś taką wewnętrzną bezsilnością, no to podczas rozmowy z dziennikarzem śpiewał już zupełnie inaczej. Będę szczery i przyznam, że popełniając swój czyn, nie miałem żadnych skrupułów. Nie żałowałem chłopca i w chwili dokonania czynu nie myślałem o nim. Przed oczyma miałem tylko obraz jego siostry, a mojej narzeczonej, którą czym prędzej chciałem ujrzeć swoją żoną. Ukrywając trupa, myśli miałem zajęte już tylko planami naszej przyszłości, a uczucia moje w tej chwili wyrażały tylko radość, że zdobyłem wreszcie pieniądze potrzebne mi do urzeczywistnienia planów. Po ukryciu zwłok myśli moje rzadko kiedy wracały do trupa i jeżeli przejmowała mnie jakaś obawa, to tylko przedtem, aby nie wykryto mojej zbrodni. Zresztą obawa ta trwała niezbyt długo. W pierwszych dniach powracałem do domu z lękiem, że oczekuje mnie tam policja, gdy jednak minął krótki czas i rzecz się nie wykryła, uspokoiłem się całkowicie, tak jakby nic się nie stało. Sypiałem spokojnie i cała sprawa mnie już nie obchodziła. Zaprowadzili mnie do prosektorium i dali w rękę czaszkę mojej ofiary, obserwując, jakie to na mnie zrobi wrażenie. Zapewniam pana, że nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Jak już powiedziałem panu, nie obchodziła mnie moja zbrodnia i żadnych wyrzutów sumienia nie miałem. Byłem tak obojętny, że gdyby nieboszczka nawet wskrzeszono, nie zrobiłoby to na mnie żadnego wrażenia. Hałas zdradził też, dlaczego ostatecznie postanowił przyznać się do zbrodni. Oto jeden z prowadzących śledztwo zapewnił mnie, że na wypadek szczerego przyznania się i opowiedzenia wszystkiego czeka mnie kara co najwyżej 3 lat. Pomyślałem sobie wówczas, że skoro za 3 lata będę mógł powrócić do dzieci, to mogę się przyznać. Hałas przyznał również, że jedyne co go w życiu obchodzi, to jego dzieci, które kocha ponad życie. Żona nadal darzyła Leona gorącym uczuciem, odwiedzając go w więzieniu. Kobieta miała bardzo trudną sytuację materialną. Utrzymywała się z zapomogi uzyskiwanej od patronatu opieki nad więźniami. 3 jej dzieci zostało umieszczone w internacie dla bezdomnych dzieci we Wronkach. Przypadek sprawił, iż internat znajdował się w pobliżu więzienia, za murami którego siedział Leon Hałas. Podobno zdarzało się, iż dzieci wychodząc na spacer mijały więzienie we Wronkach, a wtedy to Hałas mógł choć przez kraty popatrzeć na swoje potomstwo. Jak twierdził, miał nadzieję, iż wyrosną na przykładnych ludzi. Planował nawet zmienić ich nazwisko, aby nie żyły one z piętnem ojca mordercy, jednak ostatecznie nic z tych planów nie wyszło. Skazany Leon Hałas, mając za kratami wiele wolnego czasu, zaczął się spełniać artystycznie. Występował jako sufler w teatrze więziennym. Tak nawiasem mówiąc, głównym reżyserem spektaklu, w którym Hałas zasiadał jako sufler, był nie kto inny jak Zachariasz Drożyński, bohater innej głośnej sprawy kryminalnej międzywojnia. O zabójstwie i Korczyńskiej zapewne jeszcze kiedyś Wam opowiem, o ile oczywiście wyrazicie taką chęć.
Co ciekawe, gdyby Leon Hałas nie złożył wniosku apelacyjnego po swoim pierwszym procesie w sądzie okręgowym i przyjął tą karę 10 lat pozbawienia wolności, najprawdopodobniej na mocy amnestii opuściłby więzienie w roku 1936. Niestety Leon Hałas uwierzył, iż będzie w stanie wywalczyć mniejszy wyrok, a tym samym nie mógł skorzystać z tego przywileju. I w tym miejscu kończymy przegląd prasy międzywojennej i przechodzimy do informacji, które są niepotwierdzone. Według opinii użytkowników Gnieźnieńskiego Forum, Leonowi Hałasowi nie udało się przeżyć wojny. W roku 1942 miał trafić do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł rok później. Jego żonie oraz dzieciom poszczęściło się nieco bardziej. Zarówno Franciszka, jak i szóstka jej dzieci nie tylko przeżyły wojnę, ale również udało im się dożyć sędziwych lat. Ale ponieważ ja nie jestem entuzjastką podawania informacji o ludziach żyjących obecnie lub niedawno żyjących, to pozwólcie, że nic więcej w tej sprawie nie powiem. Kto chce, ten z pewnością owe forum bez problemu odnajdzie. Na tym też kończy się sprawa Leona Hałasa. Sprawa, która mogła zostać nigdy nie wykryta. Jedynie przypadek sprawił, że szkielet Józefa Jankowiaka został odkryty. Ostatecznie sprawiedliwości stało się zadość i Leon Hałas stanął przed sądem po 8 latach, ale jednak sprawiedliwość go dosięgła. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło.